Rozmowa na temat Martyna Lewandowska-Oliwa. Witam Państwa. 3 czerwca w Ostródzie odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza miasta Olgierda Dąbrowskiego. Włodarz Ostródy jest dzisiaj moim i Państwa gościem, być może po raz ostatni w roli burmistrza tego miasta. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie burmistrzu, za kilka dni referendum. Ostrudzianie zadecydują, czy chcą, żeby Pan dalej był burmistrzem. Pan się w jakiś sposób denerwuje, stresuje? Pan myśli o tym, o tej dacie? No nie sposób o tym nie myśleć. Myślę już o tym od dłuższego czasu, od czasu, kiedy tę inicjatywę tutaj złożyli niektórzy mieszkańcy naszego miasta i powiedziałbym, że to jest stresująca sytuacja, ale nie tylko dlatego, że jakieś tam zagrożenie mojej funkcji, bo to jakby najmniej mnie interesuje, tylko to jest kwestia zagrożenia interesów miasta. Miasto się bardzo dynamicznie rozwija. To widać, słychać i czuć, szczególnie ludzie z zewnątrz, którzy nasze miasto obserwują, czy władze wojewódzkie, czy przedstawiciele władz państwowych, którzy przyjeżdżają, którzy się znają na tym, wiedzą na czym zrównoważony i dobry rozwój polega. Więc miasto dzisiaj, które jest przykładem dobrego rozwoju, właściwego wykorzystania środków unijnych, zmierza do referendum. Ja nie oczekiwałem nagrody, bo dla mnie jest satysfakcją to, co widzę, co powstaje, że miasto się zmienia w dobrym kierunku. Natomiast zakwestionowanie tego, co osiągnęliśmy. Ci, którzy fundują nam to referendum, chcą sukces, niewątpliwy sukces tego dziesięciolecia zamienić w klęskę. Tego nie mogę pojąć. Jest to szalenie takie smutne, czasami wręcz irytujące, że ludzie, którzy, jak wykazują te ich materiały, no zupełnie nie rozumieją sensu rozwoju strategii. Oni zarzucają, że jest duże bezrobocie i to prawda, bo młodzi ludzie nie mają pracy, ci w średnim wieku też nie mają pracy. To nie jest sukcesem chyba, tylko porażką. No ale to jest, panie redaktor, po to są różnego rodzaju wskaźniki, porównujemy się. Oczywiście bezrobocie każde, jakie jest, ono jest za wysokie, wszędzie. Czy to będzie 15, czy to będzie 20% i tak dalej. W Ostródzie w tej chwili bezrobocie jest na poziomie 13%. Jak na województwo warmińsko-mazurskie, to jesteśmy w czołówce miast o najniższym bezrobociu. To cieszy, bo w ciągu 10 lat bezrobocie w Ostródzie zmalało o 50%. To trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast problem ludzi nie mających pracy, to nie jest tych kończących studia, to nie jest problem tylko Ostródy. No proszę zobaczyć, jak w Europie. Odsetek ludzi, tych kończących studia między powiedzmy 20 a 35 rokiem życia, odsetek bezrobotnych jest największy. Te wskaźniki są znacznie większe, aniżeli w Ostródzie, chociażby na Zachodzie. Więc to jest problem tak, że uczelnie przygotowują na przykład bardzo wielu humanistów do pracy, gdzie oni mieliby znaleźć tę pracę. Bardzo wielu kończy politologię. Dzisiaj, w czasach, kiedy w taki drastyczny sposób maleje liczba dzieci w naszych szkołach, no kończenie studiów pedagogicznych jest szalenie ryzykowne, no bo tych szkół w całym kraju ubywa, a nadal dużo młodzieży kształci się w zawodach pedagogicznych. No, by znaleźć pracę nauczyciela jest niezwykle trudno. Więc to jest prawda, że młodzi ludzie mają problem z pracą, ale to jest problem ogólnopolski, europejski, a nie ostródzki. Ale patrzmy na te, panie redaktor, na te wskaźniki. W Ostródzie bezrobocie maleje, pracy przybywa. Przykładów jest bardzo wiele. Wiele zakładów pracy poszukuje. Więc chodzi o to, żeby młodzi ludzie, zaczynając szkołę nawet w szkołach średnich, żeby już się profilowali, żeby jednak z pomocą rodziców, rodziny, bliskich, znajomych śledzili tendencje na rynku, co jest poszukiwane. Ja rozumiem, że chce się wykonywać zawód zgodny z własną pasją i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo piękne. Natomiast rynek jest pod tym względem bezwzględny. Wróćmy do referendum. Jeżeli, załóżmy wersję, że zostaje Pan odwołany. Co dalej z miastem? Miastem będzie rządzić komisarz przez jakiś czas? No tak, no myślę, że około 3 miesięcy najmniej, bo tam są pewne widełki. Więc powiem tak, że od czasu zainicjowania tego referendum, podniesienia tego szumu, takiego stworzenia niepokoju, takiej bezwzględnej walki ze strony referendystów. Trudno mi po prostu nawet im wybaczyć, bo uważam, że to nieprzyjaciele Ostrudzian mogliby tylko tak źle i nieprawdziwie o mieście mówić.
no, że od tego czasu bardzo wielu decyzji na przyszłość, które mieliśmy zaplanowane, nie podejmujemy. Żeby nie wywoływać kolejnych jakichś sporów, demagogicznych sporów, do merytorycznej, dobrej pracy potrzebny jest spokój. Tego spokoju w Ostródzie nie ma. Więc straty już są. Straty nie tylko będą, to znaczy nie tylko poniesiemy koszty tego referendum na dzisiaj, ale ponosimy koszty, które możemy wyliczyć. Sądzę, że przynajmniej 1 000 000 złotych stracimy z powodu niepodejmowania pewnych decyzji. Decyzji. No, chcieliśmy pewne rzeczy restrukturyzować, chociażby Centrum Sportu i Rekreacji, żeby mądrzej zarządzać tym majątkiem, ale do tego trzeba mieć grunt społeczny, spokój przygotowywać. Więc tego chociażby przesunęliśmy to na przyszłość. Teraz w sytuacji, kiedy gdyby to referendum no, skończyło się tak, jak ci, którzy wywołali je, zgodnie z ich życzeniem, no to kolejne 3 miesiące już zupełnie zawieszenia. To jest tylko takie administrowanie miastem. I proszę sobie wyobrazić, Ostróda jest takim dynamicznym pojazdem w ruchu. Porusza się. To jest przystopowanie tego rozwoju. Tego czasu szkoda dzisiaj. Wszyscy wiedzą, jak cenny jest czas w życiu każdej osoby, ale w życiu miast. Więc my marnujemy czas na jałowe dysputy. Ja bym chciał porozmawiać z tymi, którzy to referendum wywołują, rzetelnie o gospodarce, ale oni powtarzają ciągle te same rzeczy. Mówią właśnie, mówią o jakimś katastrofalnym bezrobociu, kiedy nie ma, kiedy dementował to dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Więc cały czas nieprawda, ale oni tego nie przyjmują, z sufitu biorą dane, bo dla nich jest korzystniej, jak się przedstawi miasto w złym świetle, jak się w niekorzystnym świetle przedstawi burmistrza. Ja twierdzę, że ci państwo charakteryzują miasto, które nie jest Ostrudą. Charakteryzują burmistrza, który nie jest Olgierdem Dąbrowskim. I oni walczą, no nie wiem, z wirtualną osobą, którą nazwali Olgierd Dąbrowski, i z miastem, które nie istnieje. Nasze miasto ma wiele znakomitych parametrów. Jeżeli Ostróda ich zdaniem zasługuje na referendum, to zasługują wszystkie inne samorządy w województwie olsztyńskim. Jest ich 116, to w 115 też powinno być referendum, a tak nie jest. Ale panie burmistrzu, oni zebrali dość sporą liczbę podpisów pod listą. Panie redaktor, to nie... Pan się tym nie przyjmuje, nie martwi się pan tym? To nie jest problem, poza tym no, wierzę jednak w statystyki. Spośród ludzi, którzy podpisują referenda, tak było w Rucianem, było w wielu innych miejscowościach w Polsce, wystarczy w referendum, zwykle około 1/3 idzie, albo nawet mniej. To jeżeli tam podpisało 3,5 tysiąca ludzi, to wcale nie znaczy, że ci ludzie poszli. Tym bardziej, że wiem, że te podpisy były zbierane często pod presją. Kiedy wchodzono do domu, prawda, no to wręcz żądanie było, żeby wszyscy podpisali, którzy są dorosłymi obywatelami i tak dalej. Więc ludzie dla świętego spokoju i z konformizmu czasami podpisują, a zupełnie inaczej, nie dość, że wcale niekoniecznie, żeby poszli, ale ja chciałbym, żeby jednak jak najwięcej Ostrudzian poszło na te wybory, obiektywnie oceniło, bez emocji, a obiektywnie oceniło, co się stało w Ostrudzie. Jak ktoś z państwa ma zdjęcia sprzed 10 lat, ma filmy, wideo, proszę sobie obejrzeć na brzegu Jeziora Drwęckiego, proszę sobie obejrzeć Białe Koszary, proszę, żeby państwo obejrzeli sobie fragmenty naszych ulic, tam Wyszyńskiego, Jana Pawła II i tak dalej, tam gdzie mamy basen i kolejny hotel Platinum. Więc cofnijcie państwo do przeszłości i zobaczcie, co się stało w Ostródzie. To miasto jest zupełnie inne i mogę powiedzieć tak, że już odczuwamy, mówią to o tym właściciele hoteli, odczuwamy wzrost przyjazdu turystów. W stosunku do ubiegłego roku na ten weekend majowy przyjechało do Ostródy o 100% więcej turystów, aniżeli w ubiegłym roku. Na nabrzeżu, pamiętam, Jeziora Drwęckiego trudno było znaleźć znajomą twarz. Ja naprawdę bardzo wielu ludzi znam, przyjeżdżają. Ostrudę wybiera się jako miejsce, Ostróda stała się modna, jako miejsce na drugie mieszkanie. Ludzie bardziej zamożni z różnych miast
kupują u nas mieszkania. To jest bardzo korzystne, bo płacą podatek od nieruchomości. Tutaj w weekendy nie tylko, zaopatrują się, tutaj meblują te mieszkania i tak dalej, i tak dalej. Więc wiele jest zjawisk, które nie docierają, które nie chcą do tych, którzy wywołują referendum. Ostróda rozwija się w niezwykle dynamiczny sposób. To widać, słychać i czuć, tylko trzeba na to spojrzeć rzetelnie, obiektywnie, bez emocji. Panie burmistrzu, pan zachęca do pójścia na referendum, do zagłosowania. A co jeśli Ostrudzianie zadecydują, że nie chcą pana w roli burmistrza? Pan później będzie startował w wyborach? No, trudno. Wybiega pan już tak daleko właśnie. Dzisiaj jestem myślami, robię to znaczy wykonuję obowiązki, które mam, bo nadal przecież pełnię funkcję burmistrza. Tych obowiązków jest bardzo wiele. W każdym razie, oczywiście, że myślę o trzecim, jeżeli taki będzie wymóg, no to po ogłoszeniu wyników referendum przestaje być burmistrzem, natomiast jeżeli na dzisiaj na 100% decyzji nie podjąłem, ale jest niewykluczone, że wystartuję ponownie, dlatego, że dzieło nie zostało skończone. Chcę razem z Ostrudzianami kontynuować. To nie jest to, co jest zbudowane, co jest zrobione. To nie jest sukces mój, to jest sukces całej ekipy, która mi towarzyszy, z którą współpracuję, ale to jest w ogromnej części sukces wszystkich Ostrudzian, bo przy tych budowach, inwestycjach setki Ostrudzian pracowało. Ja z wieloma rozmawiałem, pracownikami budowlanymi, to są Ostrudzianie. To jest także ich dzieło. Jak ktoś kwestionuje kluczowe inwestycje, tak wysoko oceniane, że to są mądre inwestycje. Turystyka ma być ważną gałęzią ekonomiczną, działem ekonomicznym, gospodarczym naszego miasta. Jeżeli ktoś kwestionuje, a do tego należą inicjatorzy referendum, to znaczy, że oni w ogóle nie pojmują albo nie chcą pojmować sensu rozwoju Ostródy. To proszę sobie, panie redaktor, wyobrazić, że to ktoś z nich, czy oni będą rządzić Ostródą. To co, będą stadion burzyć, amfiteatr, fontannę? Jaką drogę inną rozwoju? Ale jeżeli ktoś nie czuje tego bluesa, nie rozumie tego, to jak tymi instrumentami będzie zawiadywał? Po prostu mną powoduje realny strach o to, co się stanie, że z miasta sukcesu, miasta rozpędzonego, no, staniemy się takim miastem, które spowolniło ruch, boi się przyszłości i staniemy, no, jak stoi się w miejscu i nie doganiają, przestajemy być konkurencyjni i wtedy dopiero przychodzi dramat, ale wtedy jest za późno. A więc apeluję do państwa, że to jest niezwykle ważne dla przyszłości miasta. Ważne referendum. Ono będzie decydować o przyszłości Ostródy. A ona jest, myślę, że wszystkim bliska, a więc cały czas proszę o namysł. Pytanie jest proste, czy chcesz odwołania, czy nie, burmistrza, ale trzeba mieć tutaj w tej świadomości, że chodzi o to, czy chcemy kontynuacji tego dzieła, które wspólnie z Ostrudzianami kontynuuje. Pan wspomniał o sukcesie, o niedokończonym dziele. Jest pan zadowolony z tych wszystkich inwestycji, które były za pana rządów zrealizowane, z ich stanu technicznego, amfiteatr, stadion, stadion, czy on spełnił powierzoną rolę? Taką, jak pan sobie zakładał? No tak, ale stadion jest, on dopiero zaczął funkcjonować, otwarcie było 3 września. Tego obiektu też trzeba się uczyć, operowania nim, organizowania imprez i tak dalej. No proszę państwa, to znaczy odbyło się bardzo wiele imprez. Sprawdza się to. Przewidywałem i mówiłem kiedyś, że zwiększy się frekwencja chociażby na meczach. To ma służyć przede wszystkim Ostrudzianom. Ten nasz czwartoligowy Sokół potrafił na dawnym stadionie przy Platinum gromadził około 100 osób, czy było za darmo, czy za 5 zł. Natomiast tutaj to jest wielokrotność, to jest 10 i więcej razy ludzi przychodzi płacąc za bilet. To jest świadectwem, że ludzie chcą żyć w cywilizowanych warunkach. Nie chcą jechać na zachód i podziwiać, że to w Niemczech, w Hiszpanii, gdzieś kibice oglądają w przyzwoitych warunkach. Tak, w Ostródzie mamy już XXI wiek. Podobnie jest z amfiteatrem. Stadion spełnia rolę. No, jest wiele imprez przewidzianych. Poza tym, że Sokół tutaj gra, jest wielce prawdopodobne, że będzie grał, dlatego że mamy dobry stadion pierwszoligowy Stomil Olsztyn, bo on prawdopodobnie będzie w sytuacji podbramkowej. No nie ma takiego stadionu na Warmii i Mazurach. To jest duma.
ten stadion pełni rolę ponad ostrucką, regionalną. On jest dumą wielu kibiców piłkarskich z województwa warmińsko-mazurskiego, że mamy cywilizowany stadion, a my się cieszmy, że jest w Ostródzie. Podobnie z amfiteatrem. Takiego amfiteatru nie ma. Tam na pewno będą imprezy z prawdziwego zdarzenia, rangi europejskiej, ogólnokrajowej, tych telewizyjnych, podobnie jak Mrągowo ma swoje country, czyli ten znak, Festiwal Muzyki Kresowej, czy Mazurskie Noce Kabaretowe. Ostróda też do takich imprez, nie chcę za dużo na ten temat mówić, takich wielkich imprez się dorobi. Więc te obiekty już dzisiaj przyciągają wielu ludzi. Ja mogę powiedzieć, że wśród kibiców Sokoła są właśnie ci, którzy mają te drugie mieszkania, pokupowali. Spotkałem już takie rodziny z Warszawy, z Wrocławia, z Gdańska, którzy przyjeżdżają regularnie na weekendy i chodzą chociażby na mecze Sokoła dlatego, że są tak wspaniałe, kameralne, cywilizowane warunki. Więc te obiekty, bo proszę Państwa, turysta wybiera miasta charakterystyczne, miasta, w którym są atrakcje. Więc one muszą być nasycone tymi atrakcjami. Ale powiadam, jak ktoś, to mnie boli ci od referendum, że ja miasto, czy my budujemy miasto dla turystów, to jest nieprawda. Bo turysta, który przyjeżdżałby z niczym, tutaj jakby nie korzystał z naszych usług, no nie jest tam do niczego jakby potrzebny. To, co robimy, to jest, mówiąc językiem wędkarskim, zanęcanie. Im więcej jest turystów, tym więcej możliwości zarobienia przez nasze zakłady usługowe, handel, poprzez gastronomię, hotele. Tam pracują Ostrudzianie i oni dzięki temu żyją i będą żyć coraz lepiej. My stworzymy warunki, żeby warto było w Ostródzie bywać. Pan o tych sukcesach wspomniał, a jest coś takiego, co odbiera Pan jako swoją największą porażkę, jako włodarza Ostródy? Tak, no mianowicie to, że z oświatą nie wychodzi, bo ona wymaga reformowania i tutaj uznaję, że być może droga, aczkolwiek to była przygotowana z reformowania, czyli my chcieliśmy bardzo w łagodny to sposób zrobić, przekazania na przykład szkoły tej numer 5 stowarzyszeniu, no, że to się nie udało jakąś, powiedziałbym, drogą pokojową to załatwić. Ten fakt wykorzystali ludzie, którzy chcą koniecznie do władzy, bo generalnie to tym już grupą referendalną nie kierują czy rodzice, czy nauczyciele, przynajmniej w niewielkim stopniu, z piątki. Do tego się podłączyli działacze, między innymi PiS-u, czy głównie PiS-u, dla których to jest to stricte walka polityczna. Oni chcą władzę, objąć stanowisko burmistrza, obsadzić swoimi ludźmi najważniejsze pozycje tutaj. To też jest przerażające, bo oni zapowiadają wszędzie, że oni czystkę przeprowadzą personalną. To tego się należy bać, tego nie wolno robić, bo jak ja tutaj z burmistrzem Nosewiczem nastaliśmy, to naprawdę żadnej czystki nie było. Wychować fachowca w dziedzinie, nie wiem, inwestycji, w dziedzinie geodezji, oświaty, to jest bardzo długi proces. To nie może być człowiek, no swój, to nie są żadne kompetencje, jeżeli to jest swój człowiek. On ma się konkretnie znać na danej dziedzinie, którą ma kierować. No więc w każdym razie, dlatego myślę o tym referendum z pewnym niepokojem, że w ogóle do tego doszło, bo Ostróda tylko na tym straciła i traci nadal. I pragnąłbym bardzo, żeby na tym referendum zakończyć, a nie ciągnąć w dalsze miesiące, bo okaże się, że cały rok 2012 zostanie stracony. Piękny rok, pamiętny, bo związany z euro, zostanie dla Ostródy w znacznym stopniu, bo wiele rzeczy mieliśmy zaplanowanych, których no, już dzisiaj nie zrealizujemy z powodu tego referendum. Wróćmy jeszcze do tej oświaty. Ona będzie w dalszym ciągu problemem Ostródy i burmistrza, czy to pana, czy nowego? Nie, proszę państwa, to znaczy chciał czy nie chciał, to nie jest wina samorządów, to jest wina państwa, że no, nie reformuje, czy nie nowelizuje ustawy oświatowej, bo od tego zacznijmy. Państwo nakłada coraz większe obowiązki, chociażby na przykład podwyżki pensji nauczycieli, one w znacznym stopniu konsekwencje tego spadły na samorządy, to trzeba znaleźć. Mogę powiedzieć, że kilkaset samorządów tych mniejszych w kraju z powodu oświaty no, bankrutuje. My dzisiaj wydajemy ponad 65%
na oświatę i opiekę społeczną. Ponad 65%, nawet więcej, blisko 70% na ten cele idzie. I dzieci maleje w ogromnym stopniu. No, w ciągu tych kilkunastu lat o 50%. Szkół nadal było 6 i nadal jest 6. Nauczycieli no, praktycznie też tyle samo. I nie jest naszym celem zmniejszanie ilości szkół. Naszym celem jest zracjonalizowanie tego, co jest w naszym posiadaniu. Więc prowadzenie szkoły przez stowarzyszenie jest znacznie tańsze. Istnieje taka możliwość i szkoły mogą świetnie funkcjonować. Nie wiem, czemu tutaj społeczeństwo, czy część tego społeczeństwa związanego ze szkołą numer 5 to w ten sposób protestowało, nie pozwoliło na inne rozwiązanie i mówienie ma zostać po koniec świata tak jak jest, to jest nieracjonalnym rozwiązaniem. Trzeba coś z tym zrobić. Natomiast nie zamierzam tego faktu jakby naciskać. Trzeba szukać rozwiązań, ale tutaj no, wszystkie te najważniejsze decyzje są w rękach państwa i parlamentu. Mhm. Więc żeby tę oświatę no, zracjonalizować. Szkoła podstawowa numer 5 normalnie we wrześniu rozpocznie naukę? Tak jest, na najbliższej sesji podejmiemy uchwałę, bo i tak już wszystkie terminy jakby się nam związane z tą procedurą zaczętą jakby się trochę posypały. Chcemy uspokoić to społeczeństwo. Ten rok szkolny 2012-2013 będzie się odbywał na takich samych zasadach jak do tej pory. I będziemy rozważać, co z tym fantem dalej zrobić. Natomiast powiadam, to jest jeden z błędów. Trzeba było no, być może więcej konsultacji, więcej zgody. No, dzisiaj widzimy tutaj pewne błędy, które popełniliśmy. No, wychodziliśmy z innych założeń. To są sprawy bardzo wrażliwe i trzeba no, było no, być może trochę inną ścieżką podążać. A tym niemniej reformowanie każdej dziedziny życia jest niezbędne, bo na tym polega postęp i rozwój, że no, wybiera się lepsze rozwiązania zamiast trwać przy starych. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Dziękuję również. Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. To był program Rozmowa na temat. Do zobaczenia.